Oficer rosyjski wyciągnął pistolet i przyłożył Rudiemu do skroni. W tym momencie kolega Rudiego biegł i powiedział: dobry wieczór, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dziś będzie o wejściu Rosjan do Wisły Waltersdorf, a więc wkroczeniu Armii Czerwonej do dzisiejszego miasteczka Wali. Otóż z 8 na 9 maja o godzinie 22.35 tą drogą za moimi plecami wjechały trzy radzieckie czołgi T-34. Za nimi wszedł oddział Kałmuków i Mongołów, które służyły w Armii Czerwonej. Dla mieszkańców Wisły Waltersdorf, dla niemieckich mieszkańców Wisły Waltersdorf rozpoczęła się jedna z najbardziej długich i dramatycznych nocy w ich życiu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest producent gry World of Tanks, gdzie znajdziecie ponad 30 map inspirowanymi tak naprawdę prawdziwymi miejscami, w tym 11 nacji czołgów i oczywiście jest w nich nacja polska. Gra jest całkowicie darmowa. Rejestrując się poprzez link w opisie, dostaniecie również bonus. Godzinę przed wejściem Rosjan do Walimia niemieckie straże Arbeitslager Riese Wisły Waltersdorf opuszczają obóz, co również powoduje, że polscy robotnicy przymusowi i jeńcy znaleźli w tym obozie wychodzą na ulicę miasteczka. Część polskich robotników przymusowych ma listę niemieckich mieszkańców, którzy byli wobec nich nie w porządku. Byli tyranami, donosili, pluli na nich, gardzili nimi. Tacy ludzie znajdują się na liście. I ta lista ma zostać przekazana pierwszym oddziałom Armii Czerwonej, które wkroczą lada chwila do Walimia. Robotnicy przymusowi przychodzą do tego budynku. Tu mieszka rodzina Knoblich. Przychodzą do głównego seniora rodu Knoblichów i mówią: Herr Knoblich, ty byłeś wobec nas w porządku. Nigdy nas nie biłeś. Nie donosiłeś strażom. Organizowałeś jedzenie i organizowałeś leki. Mamy dla ciebie dobrą radę. Jak przygotować się na wejście Rosjan? Otóż, czy jest w twoim mieszkaniu czerwone płótno? On mówi, że tak, mam. Natychmiast tym płótnem nakryj stół. Masz tutaj portret Józefa Stalina. Powiesisz ten portret na ścianie, usiądziesz z całą rodziną do stołu, spokojnie, bez gwałtownych ruchów i będziesz czekać na Rosjan. Kiedy oni wejdą, powiesz, że jesteś Deutsche Kommunist, niemieckim komunistą. To powinno ich złagodzić. I rzeczywiście, Knoblich bierze czerwone płótno, nakrywa stół, wiesza Stalina, bierze swoją żonę i dwójkę dzieci, siadają do stołu, czekają. O godzinie 23.30 kopnięciem potężnym rozpadają się drzwi, wchodzą Rosjanie. Otwierają pokój, w którym Knoblisi siedzą właśnie przy tym stole nakrytym czerwonym płótnem. Rosjanie pytają krótko: Uri, Uri, co oznacza zegarki. Podnoszą ręce, zegarki z rąk znikają. Oglądają dookoła, wiszą Stalina, widzą Stalina, widzą czerwone płótno. Tak naprawdę kończy się tylko na zabraniu zegarków. Klekią Knoblicha za Stalina i wychodzą z mieszkania. Rodzina nie jest pobita, żona nie jest zgwałcona, dom nie jest obrabowany i spalony. Reszta niemieckich mieszkańców nie ma tyle szczęścia, co ci. Kiedyś spotkałem się z niemieckim mieszkańcem tej kamienicy, dokładnie pierwszego piętra. W tamtym czasie miał 13 lat. Opowiadał mi, że w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku nie spał całą noc. Zapytałem się, dlaczego. Powiedział, dlatego, że wstawałem do kuchni sprawdzać, czy rodzice nie odkręcili kuchenki gazowej. Wie pan, ja byłem dzieckiem, ale słyszało się sporo, że rodzice mogą odkręcić gaz, że nas i siebie będą chcieli zabić. Tak bardzo wszyscy panicznie bali się Rosjan.
Na szczęście moi rodzice nie odkręcili gazu. Rano 9 maja tą drogą jechały już pierwsze oddziały Armii Czerwonej. Ten niemiecki mieszkaniec, który opowiadał mi tę historię, w 1945 roku miał 13 lat i miał na imię Rudi. 9 maja rano stał wraz ze swoim kolegą na chodniku z wiadrem pełnym zimnej wody. Dlaczego? Był to niesamowicie upalny dzień. A Rosjanie tą drogą jechali ciągiem samochodów. Jechały jeepy, Willisy. Oni dostawali taką pomoc od Amerykanów, jeżeli chodzi o sprzęt na wojnę z Hitlerem. Zatrzymał się jeep Willis, wysiadło z niego dwóch radzieckich oficerów i podeszło, aby napić się wody. Najpierw kazali spróbować jemu, czy woda nie jest zatruta. Kiedy Rudi wypił wodę, kazali mu otworzyć usta, czy nie są sine, czy się nie rzuca, czy nie ma jakiejś trucizny. Kiedy okazało się, że wszystko jest w porządku, sami napili się wody. Czwarty jeep, który podjechał do nich, chciał też napić się wody, ale Rudi nie miał już tej wody. Oficer rosyjski wyciągnął pistolet i przyłożył Rudiemu do skroni. W tym momencie kolega Rudiego biegł i powiedział: stop, stop, mamy jeszcze wodę. Nalał do tego wiaderka. Ta sama sytuacja. Rudi próbuje, oficer pije, klepie go, mówi: jesteś miłym, fajnym niemieckim chłopcem, i odjeżdżają. Także Rudi w ciągu 24 godzin dwa razy uniknął śmierci. Raz z ręki swoich rodziców, drugi raz z ręki rosyjskich żołnierzy. Zanim nastąpiła ta długa noc 8 na 9 maja 1945 roku, 8 maja o godzinie 12 burmistrz niemiecki, burgermeister Johann Moschner, wywiesił tablicę na bramie zakładowej. Na tej tablicy było obwieszczenie: kto z was chce zostać, może zostać. Kto chce uciekać, może uciekać. Nie zostanie posądzony o defetyzm. Kto by chciał z was się bić z nadciągającymi oddziałami Armii Czerwonej, może się bić. Hitlerjugend wykopało okopy. Na wzgórzu znajdują się pancerfausty, broń, może iść ostrzeliwać Rosjan. Wszyscy zapytali: co zrobi pan, panie burmistrzu? Burgermeister odpowiedział: ja zostaję, nie uciekam, nie strzelam się, zostaję. I większość Niemców wzięła z niego przykład, została. Ale dzień się dłużył, ciągnął się niemiłosiernie. Ludzie czuli grozę, nie mogli opanować nerwów. I w takiej sytuacji, kiedy dzień się tak niemiłosiernie ciągnie i ta groza następuje, ludzie z Walimia, niemieccy mieszkańcy Walimia, uciekli do kościołów, aby tam znaleźć chwilę odpoczynku i chwilę ukojenia. W Walimiu były dwa kościoły. Jeden był katolicki i drugi ewangelicki. Z tym, że katolików było 40, a ewangelików ponad 2,5 tysiąca. I 8 maja o godzinie 17 w Wisse Waltersdorf odbyły się równocześnie dwie msze, katolicka i ewangelicka. 8 maja w Waldenburgstrasse, czyli główną ulicą Walimia, jechał ostatni konwój Wehrmachtu. Zatrzymał się w piekarni u Bittnera, aby pobrać prowiantowanie, dokładnie suchary. Bittner wydawał suchary z wielkim kamieniem na sercu, dlatego że na strychu jego piekarni przechowywał przecież dwóch Żydów, którzy uciekło z Arbeitslager Stenzel, bardzo blisko Arbeitslager Wisse Waltersdorf. Oni przybiegli w nocy nadzy, on ich schował na strychu, włożył ich w specjalne worki po mące i powiedział, żeby byli bardzo cicho. Niedługo wojna się skończy, powinni przeżyć. Zaprowiantowany Wehrmacht udał się w kierunku Reichenbach. Mieszkańcy niemieccy pytali żołnierzy, co będzie dalej. Wszyscy żołnierze radzili niemieckim mieszkańcom uciekać. Mówili, że Rosjanie są bezwzględni. Mszczą się za to, co nim oni robili na froncie wschodnim. Radzono, aby jak najszybciej pakować swój dobytek i uciekać na zachód, poddać się
Amerykanom, Anglikom. Zresztą oni tak samo będą czynić i takie mają rozkazy od swojego dowództwa. Zapanowała potężna panika w całym miasteczku. Wszyscy nie wiedzieli, co robić, jakie podjąć kroki. I wtedy pastor i ksiądz katolicki zawołali ich do świątyni. O godzinie 17 w Kirche Heilige Barbara w Wisterwaldersdorf, czyli w kościele świętej Barbary w Waliwiu, odbywa się msza. Ksiądz katolicki, niemiecki Hachen, mówi do zgromadzonych mieszkańców. Ich jest niewielu, katolików jest około 40. Mówi do nich, że pierwszy raz może powiedzieć coś, co nie zaszkodzi ani jemu, ani tym, którzy słuchają tego kazania. Mówi, że Hitler jest plugawym zbrodniarzem. Że niestety Niemcy będą bardzo długo, wieki, pokutować za to, co zrobili w czasie II wojny światowej. Ale bardzo prosi swoich wiernych o wywieszenie białych flag w oknach i o modlitwę, że może te flagi uspokoją Rosjan i ich oszczędzą. Również obiecuje, że wyjdzie do pierwszego jakiegokolwiek oficera sowieckiego i będzie prosił tego oficera, aby oszczędził niemiecką ludność, kobiety, dzieci, starców, bo tak naprawdę tylko tacy tutaj zostali. Większość mężczyzn z tej miejscowości poszła na front, albo zginęła, albo jest gdzieś w różnych frontach, albo jest w niewoli. Ma również jeszcze ogromną, wielką prośbę. Prosi ich, aby nie popełniali samobójstw. W doktrynie katolickiej samobójstwo jest potężnym grzechem. Odebranie sobie życia nie daje zbawienia. Prosi ich o to, aby tego nie robić. Mówi, Bóg dał nam życie, sami tego życia odbierać nie możemy. I większość tych ludzi, która była na tej mszy, idzie i wiesza te flagi. Nikt z nich, czyli około tych 40 wiernych, nie popełnił samobójstwa. Co nie znaczy, że takich samobójstw nie było. Oczywiście były. I około 15 takich przypadków było właśnie z 8 na 9 maja 1945 roku w Wisterwaldersdorf. W tym domu mieszkał aptekarz. Nazywał się Kurt Kamiński. Mieszkał ze swoją żoną Klarą i 18-letnią córką Ursel. Bardzo piękną dziewczyną. O długich blond włosach, śniadej cerze. Jeszcze 8 maja rano Kamiński otworzył te drzwi, wyszedł w fartuchu aptekarskim, na którym miał załączoną opaskę ze swastyką. Żołnierze Wehrmachtu, którzy jechali przez Walim, uciekali do aliantów, powiedzieli mu, żeby się pakował. On powiedział, że to nieprawda. Niemożliwe, aby Führer przegrał wojnę. Aby Niemcy przegrały wojnę. Tłumaczył okolicznym sąsiadom, że Wehrmacht jedzie się przegrupować, że niedługo z Amerykanami wróci i pokona Rosjan. O godzinie 23 Kamiński jako aptekarz przyrządzał już truciznę. Podał ją swojej żonie, tej właśnie pięknej 18-letniej córce Ursel i zażył ją sam. Popełnili samobójstwo. Rano, kiedy doniesiono Rosjanom, że w tym mieszkaniu fanatyk hitlerowski z rodziną popełnił samobójstwo, Rosjanie powiedzieli, że mają te ciała leżeć, mają zgnić. Po 3 dniach sąsiedzi, każdy jakiś przyjaciół ma, on też miał. Przyszli, weszli do mieszkania, ściągnęli firany, wzięli dywany, zawinęli te ciała i zanieśli na dawny ewangelicki cmentarz górski w miejscowości Grunt. Tam wykopali duży dół i jeszcze innych tych, którzy popełnili samobójstwo w Wisterwaldersdorf, złożyli w zbiorowej mogile, nie opisując kompletnie, bez żadnego nazwiska, kto w niej spoczywa. Ja wiem, w którym to jest miejscu, dlatego że ci, którzy zanieśli te ciała około 8 lat temu, to miejsce mi pokazali. Ci ludzie wierzyli w Hitlera do końca. Aniela Ptak, która była robotnicą przymusową w Walimiu, opowiadała, że jeżeli wszedł robotnik przymusowy do apteki, a miał literę P, co oznaczało polen, Kamiński wychodził z zalady, policzkował, pluł i wyrzucał za kołnierz z apteki.
Kamiński był na liście robotników przymusowych, którą przekazano Rosjanom. Nie miał wyboru. Musiał popełnić samobójstwo. Do Kamińskiego dołączył jeszcze dr Paul Jokisz, który organicznie nienawidził Żydów, jeńców rosyjskich i polskich robotników przymusowych. Aniela Ptak zeznawała po wojnie, że kiedy przyszła do Jokisza, on wziął ją za włosy i zrzucił ze schodów. Ludzie tylko czekali, aby tych fanatyków rozszarpać na miejscu. Pamiętam wciąż Niemkę, która opowiadała mi, jak widziała więźniów pracujących w potoku i budujących mur w listopadzie 1944 roku. Wtedy właśnie powiedziała sama do siebie i mi się potem przyznała, że jeżeli koło się obróci, to będą same potworności, jakie ich spotkają. Nie minął niecały rok. Koło się obróciło i Rosjanie nie oszczędzali niemieckiej ludności, która mieszkała w Wisse-Waltersdorf. Na tym kończę dzisiejszy odcinek History Hiking. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie również o dzwoneczku, to przypomni Wam o następnych naszych odcinkach. I pamiętajcie również o wspieraniu nas na Patronite, bo dzięki temu jesteśmy w stanie dalej snuć dla Was różnego rodzaju wędrówki historii i różnego rodzaju ciekawe i mocne opowieści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Serdecznie pozdrawiamy naszych patronów Konrada Baranowskiego, Michała Bodakiewicza, Radosława Burczka, Witolda Chojeckiego, Annę Dylewską, Adama Guska, Bartosza Karola, Adama Kudłatego, Wojciecha Srokę, Rafała Subotkę, Michała Trybala i Jarosława Zembeka. Naszymi mecenasami są także Marzena Bodzionny, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Mieszko Maślanka, Michał Miłoń, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Krzysztof Taborski, Michał Wojton i Piotr Woźniak. Bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy.